Witam Państwa. Gościem Studio Sport.pl jest Łukasz Cegliński, ekspert Sport.pl i Gazety Wyborczej, ekspert koszykarski. To, że Prokom został mistrzem Polski nikogo nie dziwi, ale powiedz na ile uważasz są wiarygodne te plotki, że czołowe gwiazdy Prokomu Quintal, Woods i David Logan mieliby odejść i czy jeżeli odejdą, to, 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 to czy Prokom będzie w stanie u, uzupełnić takie e, straty? Po pierwsze nie są to plotki, bo to nie ulega wątpliwości, że po tak dobrym sezonie Euroligowym i Quintel Woods, i David Logan, ale także y, kilku innych zagranicznych zawodników ProComu, y, no, liczy na podwyżki i automatycznie skupia na sobie uwagę lepszych klubów, które, które są nimi zainteresowane, więc to przyznawał na kończącej finał konferencji prasowej Thomas Pachessas, że oczywiście y, klub z Gdyni podejmie rozmowy z każdym zawodnikiem, prawie każdym, który grał w tym sezonie, ale nie ulega wątpliwości, że zatrzymać ich będzie trudno. Ja spytałem Łucza tuż po meczu, co on na to, na, na, na takie już pogłoski, które się pojawiały jeszcze, jak trwał sezon Euroligi, że być może NBA, być może Real Madrid. No, Łuc no powiedział: Nie dziwię się, poczekajmy, zobaczymy. Powiedział, że będzie rozmawiał z Procomem. Logan z kolei podobno z Loganem jest trudniej, jeśli chodzi o zatrzymanie go w klubie. Podobno on, on, on żądałby większej podwyżki nawet niż Łuc. No na razie ten mało mówny Logan, który po finale nie chciał rozmawiać i po prostu, jak to ma zwyczaju, przeszedł obok nas, yy, kiwając głową, że, że nie jest zainteresowany rozmową. Yy, on się wybiera na Ligę Letnią. W lipcu, yy, w połowie lipca, będzie, będzie uczestniczał w tych rozgrywkach yy, zespołów yy, NBA, które są takim przeglądem kadr dla drużyn które, NBA, które chcą się wzmocnić, ale z drugiej strony są też. Pewnego rodzaju taką promocją tych koszykarzy, bo wiadomo, że wielu skautów z Europy przyjeżdża na te rozgrywki i Także ewidentnie Logan ma, mm, chciałby odejść. No, rzeczywiście można się zastanawiać, czy dla niego to nie jest czas, żeby odejść, bo on już udowodnił i na mistrzostwach Europy, i teraz w tym sezonie w prokomie, że jest zawodnikiem zdolnym do rywalizowania na poziomie Euroligi, chce grać w lepszej lidze. A przepraszam, ale oni obaj i NBA to Twoim zdaniem nie za wysokie e, progi. Trudno powiedzieć. Na pewno zawodnikiem bardziej gotowym na NBA jest Woods, który przecież już w NBA grał. On ma takie ruchy, zachowania, które, które pokazują, że pasowałby do tej ligi, bo to jest zawodnik formatu NBA. Niezależnie od tego, jak ta jego kariera się toczyła, miał problemy pozaboiskowe, to nie ulega wątpliwości. On miał być gwiazdą tam, 10 lat temu do tego był typowany. Tylko pytanie, czy jakiś klub z NBA chciałby jakby zaryzykować, bo to jednak będzie ryzyko, podpisując z nim kontrakt. A po drugie, czy Woods by się na to zgodził? Bo on tutaj w Europie jest gwiazdą. Czy to w Procomie, no kto wie, czy w takim może nie Realu, ale, ale różnie z ligi włoskiej, greckiej, czy nie byłby zawodnikiem pierwszoplanowym? No, w NBA musiałby się raczej godzić z rolą rezerwowego. Logan, Logan to jest taki specyficzny zawodnik. Błyskotliwy, bardzo szybki, bardzo skuteczny, ale jednak jego wzrost na pozycjach 1-2, kiedy on nie jest takim prawdziwym rozgrywającym, raczej rzucającym. No, on, ta, on taki typ, ale na Iversona. Y, trudno powiedzieć, czy, czy ktoś z NBA zdecydowałby się na jego zatrudnienie, chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby stał się nagle dwunastym zawodnikiem Milwaukee Bucks, Sanchez Clippers, a nawet nawet jakiejś mocniejszej drużyny. Y, pytałeś, pytałeś też o to, co Procom może zrobić... No właśnie, czy, czy Procom ma już na tyle w Europie sobie wyrobił renomę, że tutaj zawodnicy no tej klasy jak Woods i Logan by chcieli przyjść? Czy te ubytki udałoby się Prokomowi uzupełnić? Myślę, że, że na pewno ten ćwierćfinał Euroligi z tego sezonu sprawił, że Procom będzie takim poważniejszym kontrahentem dla, dla lepszych zawodników, dla zawodników z wyższej półki. Procom od lat gra w Eurolize, teraz pokazał, że jest zdolny nie tylko wejść do drugiej fazy, ale do ćwierćfinału, także wydaje mi się, że, że ci zawodnicy z Europy, Amerykanie czy też, czy też czołowie Europejczycy widzą, że jest od drużyna taka stabilna, ze stabilnymi pieniędzmi, z ładną nową halą, Regularnie wygrywa w lidze i ma ambicje roligowe. To oczywiście dobrych zawodników raczej przyciągnie niż odstraszy. Pytanie tylko, jak, jak, jaką filozofię budowania zespołu będzie miał Tomasz Paczesas, Bo rozmawiałem z nim jeszcze w trakcie finału i, i, i mówił, że liczy się z tym, że te gwiazdy odejdą, a z drugiej strony nie będzie za wszelką cenę starał się sprowadzać zawodników dominujących, to znaczy gwiazd, czy to na pozycjach podkoszowych, czy obwodowych, bo nie chce, żeby gwiazdy zdominowały mu zespół. PaCzesnaS od dwóch lat buduje drużynę w której drugoplanowe, ale jednak istotne takie stałe role mają Polacy. Nie są to polskie gwiazdy, nie są to wybitni reprezentanci Polscy, Polski, ale są to zawodnicy, którzy mają duże ambicje, młodzi, walczący do określonych konkretnych zadań. PaCzesnaS nie chce ich słamsić wielkimi gwiazdami. Także spodziewam się, że będzie próbował budować drużynę na bazie tej, jeśli nie uda się zostawić tych zawodników łuc. Logan, dodajmy Daniela Ewinga, też bardzo ważny członek tej drużyny, będzie szukał ich zastępców. Czy powtórzyć sukces, jakim był świeciem Roligi? No, sam Pachesas unika jak może słowa, że będzie to niemożliwe, ale między słowami przyznaje, że to był wyjątkowy sukces, na który złożył się splot różnych okoliczności: bo i bardzo dobra forma w drugiej fazie, i porażki faworytów, i, 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 i skład grupy bardzo mocnej w pierwszej fazie, z której się udało awansować, i troszeczkę słabszej, relatywnie słabszej w drugiej fazie. Także yy, może być tak, że skład będzie porównywalny, może nawet troszeczkę lepszy, a takiego sukcesu nie będzie.